Znaczy, zwykle jest tak, że o teściowych wybiera się tylko brzydkie dowcipy albo bardzo brzydkie. I pytałem Mirka, Mirek, powiedz coś o teściowej. On mówi, słuchaj, nie mogę nic powiedzieć, bo same dobre rzeczy mi się przychodzą do głowy. No to, mówię, to szkoda, szkoda. Ale ja za to wypełnię to, słuchajcie, dowcipem o teściowej. Nie wiem, czy znacie mój ulubiony dowcip, ale pewnie znacie, bo to stary dowcip jest, miał 100 lat. Jak znacie, to udawajcie, że nie znacie, dobrze? Śmiejcie się, dobrze? Mogę na to liczyć? Pukanie do drzwi, zięć otwiera drzwi i mówi, o, mamo, dzień dobry. O, dzień dobry, zięciu, dzień dobry. Na długo mama do nas przyjechała? No, dopóki wam się, zięciu, nie znudzę. Jak to? To nawet na herbatę mama nie zostanie. Hej, wiesz co, ja ci muszę powiedzieć tak, to się nawet mama tyju nie napije. No słuchaj, ale to są goście z Zagłębia też, wiesz, przyjechali, twoi fani. Ja muszę być dwujęzyczny, wiesz? Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie ma granicy na Brynicy, jak tak słyszał ostatnio. Nie ma, bo my są, słuchaj, my są ambasadorzy tej sprawy, żeby przeciepać te mosty przez tą Brynicę. Tak jest. A ostatnio patrzę, Darek też tak idzie do teatru i mówią, co on to robi, nie, do tego. A on w takiej koszulce, tu pisze SO, tak, ta rejestracja, nie? I mówią, co to tyś tu ma? A on tu ma napisane Śląsk, oczywiście. Mirek Jędrowski.